Ale Rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom margrabiego. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Mhm. Dobra, zajrzyjmy. Będę musiał to rozwalić. Nawiasem mówiąc, coś czuję, że właśnie jaskier się przebrał do tego gościa. Tak, coś dziwnie podejrzewam. Ślady stóp. Mhm. Coś jeszcze tu mamy? Nic. Na górze? Jakiś list i butelka. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaskra. Albo Ciri. Albo o ciebie, Geralt. Nie mam tego listu tutaj. Nie mam. No dobra. Zerknijmy tutaj. Jak to otworzyć? Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. A jednak chodzi o Jaskra. Okej. Ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Mhm. Olej z Wiwerny. Na pewno tutaj przygotowywali. List od Dudu. Ciri śledzi mnie Mengę, to on przechwycił skarb, ma Jaskra. Uciekaj stąd. Kroki niedobrze. Mhm, jeszcze zobaczmy, co tu mamy. Cukier, jakieś bryłki zanurzone w oleju z Wiwerny. Potas? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Oho. Czyli co, żyje? Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. Miło by było, gdyby żył. Ekstra? I Tris? Oho. Dzień dobry. Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Tris. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Tris? Nie. Ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold. Uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Tris jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Chwila, czemu tu przyszedłeś? Chwila. Wpierw powiedz, po co tu przyszedłeś. Umawialiśmy się, że jak coś znajdę, to do ciebie wrócę. Niby tak, ale martwiłem się o ciebie, więc wpadłem zobaczyć, czy wszystko w porządku. Nie ufasz mi. Gówno prawda, po prostu mi nie ufasz. Oczywiście, że ci nie ufam. A ty nie ufasz mnie. Zdrowy układ. Panowie,
Czuję się uprzywilejowana, że mogę być świadkiem tej sławnej szermierki. Ale pamiętajcie, że w odróżnieniu od was ryzykuję życie, wychodząc do miasta. Więc błagam, przejdźmy do rzeczy. Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menge. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Mangrabia Henkel mi powiedział. To nieistotne. To nieistotne. To nieistotne. Nieistotne? Uzgodniliśmy chyba, że mi pomożesz. Przecież pomagam, ale to nie znaczy, że muszę się ze wszystkiego spowiadać. Puszczę ci tę bezczelność płazem, ale tylko dlatego, że nasz świętojebliwy mąż rzeczywiście może mieć coś wspólnego ze skokiem. Menge szasta ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? Czyli my odwalamy brudną robotę, a ty siedzisz z założonymi rękoma. Mój drogi, jeśli mogę się kimś wysłużyć, zawsze z tego korzystam. To wygodne. I bezpieczne. Może przyznasz, że boisz się Mengego? Oczywiście, że się go boję. W końcu to niebezpieczny sukinsyn. Triss powiedziałaby ci to samo. Może bez inwektyw, ale z ogólnym przesłaniem się zgadzam. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No gołąbeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my, no wiesz. Też mogłaś zaprzeczyć. Tak, ale jakoś ciężko to przez gardło przechodzi, prawda? No ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Menge więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Okej. No to cóż, lecimy chyba od razu. Nie ma co zwlekać. Trzeba ratować Jaskra, póki można. Na szczęście niedaleko mamy. Uła, co zadanie mamy. Jakieś gdzieś tu coś? Dlaczego ja? Co się stało? Wyspiarze Skeligijczycy zajęli Kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łob zdobyli i oblewają. No ta, jak to Skeligijczycy? Za to ty mi, pani, na uczciwego wyglądasz. Pomóż, wypędź tych obwiesiów. Wiele nie mamy, ale wszystkie się zrzucimy. No dobra, zobaczę, co da się zrobić. Naprawdę? Czyli są jeszcze na świecie dobrzy ludzie? Mam niepohamowaną chęć czynienia dobra. Jak widzicie. Dobra. Zobaczmy, co tu się...
Przykro mi, przyjacielu. Musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten lokal jest częścią Skellige. A mnie się wydaje, że jesteśmy w Nowigradzie, a w Nowigradzie panują nowigradzkie zasady, które właśnie łamiecie. Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczujesz, co to gniew Skelligijczyka. Nie mam czasu na przepychanki, załatwmy to szybko we dwóch. Ale że co, kurwa? Co we dwóch? Co ty mnie na schadzkę zapraszasz? Nie, głąbie. Wyzywam cię na pojedynek. Jak wygram, to zabierzesz kolegów i wyniesiecie się stąd. A, to trzeba było tak od razu. Do okładania po gębie to ja zawsze chętny. No załatwimy to po skligijsku. Dobra, mam dość! Na cycki Freyi od razu przetrzeźwiałem. Panowie, wychodzimy. Zabawimy się gdzieś indziej. Najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Szybko to załatwiliśmy. No i jest sposób inny niż zwykle, bo nie gadaniem czy zaklęciami, ale po sklejisku. Dzięki za pomoc. Same byśmy sobie z nimi nie poradziły. Bogate nie jesteśmy, ale mam nadzieję, że to wystarczy. Zatrzymaj to. Wam przyda się bardziej. Dzięki. Tacy jak ty przywracają mi wiarę w ludzi. Okej. Okay. Zrobiliśmy zadanie. Pieniędzy mam w brud, więc... Nie potrzebuję chwilowo więcej pieniędzy. No cóż, lećmy dalej w kierunku zadania naszego. Tu mamy kolejnego kupca, tak, będę łaził po każdym kupcu i szukał map zamknięte. Czyli to tam w środku jest. Dobra, nie chcę się tam włazić później. Poczekajmy do północy. I pogadajmy z Triss. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Menge może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Może wytłumaczysz, o co chodzi? Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy, to zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Triss, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Wchodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. Dobra, co ze skarbem? Diskra będzie wściekły.
A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Geralt, pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. O czym ty mówisz? Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza, więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę, dobrze? Dobrze. To zły plan. Czego chcesz? Przyszedłem po nagrodę. Niby za co? Za czarownicę. Nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? To Triss Merigold. Merigold? To wchodź. No proszę, Triss Merigold. Przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią. Wolnego. Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj, sukinsynu! Plugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! Tak, wiecie, co zrobić z czarownicą, jak się już wam jakąś przyprowadzi. Co to niby ma znaczyć? Że marni z was łowcy, skoro musi was wyręczać wiedźmin. Słuchaj no, mutancie! Odkąd weszliśmy do miasta, puściliśmy z dymem setkę czarodziejów, alchemików, doplerów i reszty tego ścierwa. Więc nie pouczaj nas, jak mamy wykonywać robotę, dobra? Myślałem, że liczy się jakość, a nie ilość. Ale normę można wyrobić na różne sposoby. Bo wiecie, dla podbicia statystyk można by palić też znachorki, zielarki i czarne koty. Tobie się chyba wydaje, że jesteś zabawny. Chuj wie, może i jest, ale my nie mamy poczucia humoru. No i tyle się było. Z podstępu. Trochę nie wyszło nam. Stanowczo. Bardzo stanowczo. Geralt, zjebałeś to po prostu. Oj, dużo ich tu. Auć. Nie w tą stronę. Cholera. Dobra, serio, ci łosy czarowni są lisi. Dobra, beczka się zapaliła. Wybuchnie zaraz. Pięknie. Idealnie. Chcę go żywego! Żywego! Mówisz? A ja chcę cię martwego. Mamy odmienne poglądy. Dobra, na to, że ktoś został chyba... Tak, został. Tu Triss się z nim męczy.
Chodź. No dobra. Do środka. Tutaj jeszcze parę zostało. Nieźle. Tristan ładnie działa też. Auć. 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 Auć, auć, auć. No, staram się. Inna sprawa, że tak sobie mi idzie. Ci bez zbroi są mocniejsi od tych ze zbrojami, tak paradoksalnie. Dobra. Ostatni został. O. No i kurczę, jego musimy też zabić. Tak od razu. To głupie. Chciałem pogadać. Kiże mi nie wyszło. Nie wyszedł podstęp. Ała! Teraz na pewno go nie przesłuchasz, Geralt. To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Działanie pod przykrywką to nie jest chyba twoja specjalność. Nie jest, prawda. Wolę prostsze rozwiązania. Mhm. Najpierw bijemy, potem pytamy. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Okej, okay. Ale też mogę go przeszukać? Mogę. Miecz. Miał przy sobie. Miło. Biurko. List do Caleba Mangego. Święta księga. Okej. Okay. Zobaczmy ten list. Książkę. Caleb, mam nowe instrukcje w sprawie organizacji następnej egzekucji. Jak będziesz gotowy na spotkanie, zostaw swoją świętą księgę w skrytce w kolumnie ołtarza świętego ognia w południowo-zachodnim rogu okrawków. Widzimy się tam, gdzie zawsze, nikomu nie mów, gdzie idziesz i nikogo nie przeprowadzaj, a list spal po przeczytaniu. Ja, Murlak, nie spalił. No cóż. Jakaś modlitwa. Tutaj mamy klingę. Soprząt naszej. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Zapaskiem nic, ale... Czekaj. Coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Ja z kolei znalazłem list do Mangego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały. Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć.
Może Dijkstra nam pomoże? On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, zbieramy się stąd. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście. Mhm. Za chwilkę się dostanę. Chcę tu przeszukać najpierw wszystko. A mianowicie trochę się obułowię na klingach łowców czarownic. Jakby co? Nie wiemy skąd one są. Znaleźliśmy je po prostu. Zbieramy wszystko po prostu. O, tutaj ile. Aha, więcej. Dobra, szpal licho tych na górze, co tu jest? Tris. Okej. O, jeszcze zobaczmy, czy tam sam ten gość nie miał jakichś fantów w swoim pokoiku. On ma dwa wejścia tutaj? Ta. Nie wiem po co, ale okej. Rzeź cintry. Lalka. Nic on nie ma. Serio? Miecz na czarownicę. Mhm. Dobra. Wychodzimy stąd. Albo i nie. Dobra, jakoś tamtędy musimy wyjść pewnie. Tutaj były drzwi. Które są oczywiście atrapą. Pusta butelka. No? No szukam wyjścia, ty też mogłabyś to zrobić. Dobra, może jakoś tam jest na dworze przejście. Przy okazji zbierzemy fanty od razu. Klatki. O, przez mury. Też nie. No to jak ja mam wyjść? Mech. Może coś to zrobi. Nope. Jak ja mam wyjść? Oknem? Nope. Drugim? Też nie. Tutaj drzwi nie będą co drzwiami. Ale jak ja mam wyjść, mnie interesuje. Jaskółki mi się skończyły. Kimnijmy się. O. A, to jest otwarte. Okej. Tak byłem głupi przed chwilą. Nieważne. Tu się rozdzielmy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... teraz już stąd chodźmy. Okej. Dobra, jak my mamy stąd wyjść?
Jest tu jakieś przejście? A, dachem. Dobra, zmykamy stąd. I mamy wrócić do Diskry. To chyba padnie szybko.